groźne wichury, sztorm na Bałtyku i zawieje śnieżne. To między innymi skutki tego głębokiego niżu, który przemknął nad Polską. Teraz wypiera go wyż, niosąc nam poprawę pogody. Jednak nadal będzie mroźno. Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dzisiaj w nocy na wschodzie i w górach jeszcze pochmurno z opadami śniegu. Na pozostałym obszarze więcej przejaśnień, chwilowych rozpogodzeń, ale lokalnie nadal może popadać śnieg. Na termometrach od minus 5, minus 6 stopni na zachodzie do minus 13, a nawet minus 16 na wschodzie kraju. Dzisiaj w nocy może powiać jeszcze umiarkowany bądź silny wiatr, ale na pewno nie będzie on osiągał już takiej prędkości jak wczoraj. Jutro w ciągu dnia dużo przejaśnień. W Bieszczadach przez cały dzień będzie padał śnieg, a na pozostałym obszarze od krańców zachodnich przez Warmię, Kujawy aż po Śląsk śnieg będzie padał tylko przelotnie. W naszym regionie dzisiaj wieczorem jeszcze dużo chmur i opady śniegu. W dalszej części nocy od wschodu zacznie się przejaśniać. Na zachodzie jeszcze zanikające opady śniegu. Temperatura spadnie do minus 8, minus 9 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Śnieg może popadać jedynie przelotnie. Ale temperatura podobna do tej w nocy, minus 7, minus 8 stopni. Ciśnienie spada, wyniesie jutro 1029 hektopaskali. W sobotę pochmurno z licznymi przejaśnieniami. W nocy mroźno, na termometrach nawet minus 12 stopni. W niedzielę podobnie, okresami może popadać słaby śnieg. W poniedziałek cieplej, dużo chmur z opadami śniegu lub deszczu. Mogą się również pojawić opady marznącego deszczu. Wszystko wskazuje na to, że ta prawdziwa zima potrwa jeszcze kilka dni, a wraz z początkiem przyszłego tygodnia zacznie płynąć do nas cieplejsze powietrze. A ja zapraszam Państwa jeszcze na prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.